A teraz opowiem dla Waju, jakie były kuchnie, na których ważało się jedzenie dla takiej wielkiej familii. Nic a nic nie były podobne do dzisiejszych kuchenek gazowych czy indukcyjnych. Kumin, cytą moich ojców czy dziadków, zawdy był przy piecu chlebowym. Wymurowany był z gliny, i cegły ogniotrwały. Z wierzchu ulepiony był z gliny i łobieluny na niebiesko, tak jak ściany całej izby. W chałupie moich ojców już był trochę nowoceśniejszy, bo był kaflowy. Nad kuminem zawdy była kapa, teraz mówiono na to łokap. Na wierzchu kumina leżały blachy z fajerkami, na których to gotowało się jedzynie. Temperaturę gotowanej potrawy regulowało się ilością fajerek. Jak kto nigdy nie gotował na takiej kuchni, to mu będzie trudno pojąć, ale musi tam mi uwierzyć, że tak było. W środku były żeliwne ruśta, na których poleło się łogiń. Pod ruśtami był popielnik, do którego spodał popiół ze spolunego drzewa. Z przodu były żeliwne dźwicki, jedne do wkładania drzewa do polinio, a drugie na dole do wyjmowania popiołu z popielnika. Do regulowania temperatury pod blachą był Syber. Jak miał być duży ogień pod blachą, to Syber trzeba było wyciągnąć. A jak miało się notlić, tlić, to trzeba było syber przysunąć. Pod blachą w lato do gotowania poleło się chrustem. Jedną osoba, a zawdy było to jedno z wielu dzieci, siedziało na małym stołecku przed kuminem i wrozało patyki, co by na blasę ugotował się obiad z wieczerzo albo woda do mycia. Ile to trzeba było polić, co by ugotował się żeleźniok z olewajki, do dziesięciu albo i więcej gęb. Wiedzą i noci, co zeli w tamtych latach? Bo wtedy nie było takich gorcków jak teraz. Wtedy gory były żeliwne w środku pobielune, a z rodziny były wielopokoleniowe i liczne. To i żeleźnioki były wielkie i cięskie. Downi kuchnia była niejno do gotowania, ale w zimę ogrzewała całą chałupę. Wtedy na okrągło trzeba było podkładać pod blachę, co by nie zamarznąć. A trzeba wiedzieć, że zimy w tamtych latach były srogie. Śniegu jak nawaleło w listopadzie to lezał do marca, a sięgał czasami pod samostrzechę, a mrozy były siarcyste. Jak mróz w los na okno pod kuniec jesieni, to złaził dopiero na wiosnę.